Witajcie, drodzy kochani widzowie, w następnej prezentacji kolejnej gry na Game Geara. Dlaczego nagrywam telefonem? Otóż moja siostra, jak zwykle dzisiaj z rana słyszałem, jak się dobierała do mojej szuflady i zabrała mi aparat fotograficzny. Znaczy też przez właśnie to, że my właśnie mamy w domu jeden taki cyfrowy fotograficzny, cyfrowy też inny, to niestety właśnie nie mogę nagrywać na razie aparatem i kamerą z jednym, tylko nagrywam komórką. Niestety, wybaczcie mi za jakość, ale nie mam innego wyboru. Bo nie znalazłem nigdzie w moim pokoju i w mojej siostry pokoju, więc niestety dupa. Ale dostałem coś fajnego. Tak. Kolejna paczka. I domyślacie się właśnie, gdy powiedziałem, że to jest kolejna gra na Game Geara. A to was zdziwi. Dlatego, że to była dosyć bardzo szybka akcja. Związana z... Momencik. To jest paczka, na którą się czekało latami. Ale... ja się za nią nie zapłaciłem, dlatego, że mam zamiar zapłacić dopiero w przyszłym tygodniu. 33 zł. Możecie się jeszcze zapytać, skąd ja biorę tyle kasy? Dziwne pytanie. Dobra. Tutaj mam, uwaga, Sonic Chaos na Game Geara. Tak, kolejny tytuł Sonica. Już bardzo dopełniłem kolekcję Sonica. Brakuje mi jedynie Sonic Labyrinth, ale on jest tak... on jest tak... tragiczny. To się w pale nie mieści. Sonic Chaos, kolejna wersja amerykańska. Nawet się błyszczy prawie. Nie? Licencja od Segi. I tutaj patenty znane nam. Nie? I tutaj czyste jest. Sprawdźmy go. Gdyż naprawdę warto zobaczyć, czy w ogóle po pierwsze gra działa. Wiadomo. Coś się nie sprawdza, nie? Kolejny box, kolejne pudełeczko do kolekcji tam. Zresztą pokażę za chwilę wszystkie gry moje na Game Geara. Już naprawdę niezła kolekcja się z tego zrobiła, nie? Tak. Dobra, odpalamy. Widać od razu błyskawicznie. Świetnie wszystko wygląda, naprawdę. Jak widzicie, wszystko pięknie widać. Dźwięk doskwiera. Gra chodzi. Więc możemy być zadowoleni. No niestety nie mam jak inaczej grać, no bo widzicie, telefonem wszystko się tak kiepsko nagrywa. Oła. Dobra. A więc, jak widzicie, gra chodzi, tylko ja nie mam jak operować drugą ręką, bo trzymam w drugiej ręce telefon. A więc Sonic Chaos. Niedawno temu zrobiłem z niego właśnie Let's Play. Bardzo fajna gra, nawet prosta w miarę, jak na Game Geara, który szybko się wyczerpuje. To jest dosyć bardzo fajna gra. Naprawdę nawet gdy chcecie ją zobaczyć sobie na emulatorze, to polecam. Naprawdę ona jest bardzo dobra. Nie jest niestety znana ta gra, ponieważ no, została wydana właśnie tylko w Europie na Master System. U nas w Europie akurat trochę był znany, ale to jest ostatni Sonic na Master System. Natomiast ten na Game Geara jednak był bardziej popularniejszy, tylko że niestety no jednak... wobec niektórych rzeczy Game Gear wersja jednak jest trochę gorsza. Ale co nie znaczy, że jest słaba. Nie jest słaba. No i tutaj pudełeczko. Pokażę wam obecnie już od 14 grudnia, jakie mam gry na Sega Game Gear.
ponieważ tego się trochę już uzbierało. A ostatnio to już w ogóle masakra, nie? Dobra, bierzemy. Ostatnio to w ogóle galop, nie? Więc tak. Same perełki. Zobaczcie, te dwa unikaty posiadać w takiej kolekcji to jest naprawdę coś naprawdę poważnie dobrego. I jeszcze Sonic 2. Namnożyło się tych Soników, ale naprawdę, teraz to mam w co grać na Game Gearze. O. Więc tak, tutaj mamy cztery gry. Każda z Sonikiem w roli głównej. Ale z tej gry najbardziej się cieszę, dlatego że ona jest jedną z moich ulubionych z tych wszystkich. Chociaż wszystkie są fajne, nie są złe. Nie? Więc to by było niestety na tyle w takiej jakości, jaką właśnie tutaj Wam prezentuję. Ale obiecuję, że następna prezentacja, albo może powtórzę tą prezentację z Sonikiem Chaosem, może właśnie będzie w lepszej jakości. A więc wybaczcie za takie utrudnienia. Przepraszam Was za to. Nie oceniajcie mnie pod takim względem, bo to nie warto. Więc wszystkie te gry macie na tacy. Prawie wszystkie, takie wszystkie chyba najbardziej dostępne, które jeszcze mogą być. 3 pudełeczka, 1 Game Gear równa się to, nie? Wolność. Więc do zobaczenia w następnym odcinku i zapamiętajcie, ja muszę za to zapłacić jeszcze, bo ja mam 20 zł, a jeszcze mi brakuje 15 zł, nie? Więc pospieszymy się z tym. Więc do zobaczyska.